Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keepera. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. A w ostatnim odcinku czego ja próbowałem? Wszystkiego właściwie próbowałem, jeśli chodzi o balsamizację zwłok. Tak, próbowałem się dogadać z panią wdzięczką, próbowałem ogarnąć zadanie z wężem, żmijem, czy jak mu tam było. No kurde, trochę tego jest, trochę się zaplątałem w ogóle w tej fabule. Niestety Inkwizytor, myślałem, że będzie moim jeszcze większym kumplem, jak dam mu te mroczne części ciała, ale się niestety nie udało i to bardzo szkoda. Bardzo duży smuteczek. Czekajcie, bo tu... Aha, właśnie, miałem to ogarnąć jeszcze ten piecyk. Te sztabki. O. No dobra, tego się pozbędziemy stąd. Badałem, właśnie, wiem, teraz mi się przypomniało. Badałem kwestię złota. Tak jest, złota. Gdzie można zdobyć złoto? Złoto, z tego co wyczytałem, można zdobyć w lochach, dokładnie, w lochu. I to na szóstym poziomie, tak jest, na szóstym poziomie, który zacząłem. Fantastycznie, bardzo się z tego cieszę. Na pewno z tego będę musiał skorzystać, zdecydowanie będę musiał skorzystać z lochów, bo ja bym tego złota bardzo, bardzo potrzebował. Tak jest, ja bym sobie zrobił eliksiry, chociaż czekajcie, najpierw miałem jeszcze tak. Tak, tak, pod martwym koniem się pojawić, bo tu jest pani wdzięczka. Tak, znowu ja. O właśnie, o żmiju, bo ja mu te fałszywe monety rzuciłem. Właśnie. Żmij powiedział, że to żart. Superancko. Powiedz mu, żeby oddał mi moje pieniądze, tym razem prawdziwe. Okej. Jeśli nie zdoła znaleźć naszyjnika mojej matki, to koniec z naszą umową. Jakiego naszyjnika? To była jedyna pamiątka, jaką miałam po mamie. Powiedziała, żebym go zachowała i że dzięki niemu będę szczęśliwa i kochana. A ja sprzedałam go, by mieć szansę zaśpiewania przed królem. Teraz chętnie bym go odkupiła, ale nie mogę znaleźć. Żmij jest dobrze znany z tego, że potrafi znaleźć w mieście cokolwiek. Wziął ode mnie zapłatę i teraz nie mam ani pieniędzy, ani naszyjnika. Jesteś silny i inteligentnym mężczyzną. Na pewno znajdziesz sposób, by pomóc biednej kobiecie. Okej. No dobra. Ze żmijem się będzie trzeba spotkać w takim wypadku i z nim przegadać. No mam nadzieję, że to jednak pchnie mi nieco jakby fabułę do przodu, bo póki co no jestem troszkę, kurde, powiem wam, w kropce, nie? Ale spokojnie, spokojnie. Ukochany dom, tak jest. Do kościoła, nie do kościoła, do mojego laboratorium, tak jest. Ja chciałem się tutaj pochwalić, bo zacząłem bardzo kombinować nad tymi zwłokami. Nieszczęsnymi zresztą. Tak, to sobie zabierzemy, to sobie wrzucimy tu. Jakie to mamy? 5 do 4. To są ciała, nad którym się muszę zastanowić, a to są... tutaj są. Tak, tymi, którymi się chciałem pochwalić. Tak, ja oczywiście wiem, że da się zrobić jeszcze lepsze, pewnie, że tak, ale zacząłem kombinować troszeczkę inaczej. Jak przynosi mi wredny komunista zwłoki, ja sobie patrzę, co tu jest fajnego. Na przykład taki mózg jest całkiem spoko, bo daje plus 3 białe czachy. To już jest pewne, wiecie, pewne pole do manewru. Tu już wyciągnę jelitka. To jeszcze jest ciało, z którym będę musiał popracować, ale ja sobie tutaj właśnie, ja sobie tutaj wrzucam co lepsze kawałki, żeby stworzyć takie, wiecie, uber zwłoki, nie? Żeby były fantastyczne. No te póki co, tak jak mówię, są najlepsze, jakie udało mi się wykombinować. Tu mamy jelitka, serce, no wszystko jest całkiem bym nawet powiedział, zresztą można to pochować. Bo czemu by nie? Zostawiłem je, żeby się pochwalić, nie? Żeby nie było, że mi nie idzie. Ale jednak idzie. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Dlatego też właśnie chciałbym zdobyć złoto. Dlatego chciałbym zdobyć złoto, żeby móc zrobić ten złoty eliksir balsamujący, tak? Bo on tam dodaje plus 2 i odejmuje dwie czerwone czaszeczki. Także no, wiecie, to już będzie na bogato. Dobra, co my tu mamy fajnego? Ja bym tu musiał dać szósteczkę i mam tu na piątkę. Mamy tu na piątkę, dobra, więc damy radę. No i też oczywiście inwestycja w jednak lepsze rzeźby marmurowe.
Tak jest. No bo jak tak policzyłem, no to na pewno uda mi się zrobić jeszcze lepsze ciało, tak? No ta jest jedenastka, no tu niby jest miejsce na tylko jeden więcej. Jestem ciekawy, czy da się zrobić jeszcze więcej mimo wszystko, bo tak jak mówię, pole do popisu jest dość spore. Jakby nie było. A no i jeszcze jedna sprawa. Kto jest Bogol? Ja jestem Bogol. Udało mi się nachapać w końcu kasy właśnie, tak, żeby mnie nie przepieprzył na głupoty. To w końcu wykupię sobie te papiery arystokratyczne. Tak. Jezu, co tu się stanęło? Nie, czekaj, chwila, moment. Co to jest? Papiery arystokratyczne za stówę? Czego ja nie ogarniam? Nie, no arystokratę miałem ogarnąć, tak? Za 12. I teraz, aha, że dobra, i teraz mam do, okej, papiery arystokratyczne. Super. Mamy takie, posiadam. Dobra, wspaniale. Uwaga, dum, 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 stałem się arystokratą. Wspaniale. Jak przyjdzie grubas, a to dopiero za tydzień, także tu się jakby nie pali z tym wszystkim. Ktoś przyszedł się pomodlić? Nikt. No to spadajcie. Łachy bez. O, właśnie, zombiaczki moje kochane. Zacząłem wykopywać co po niektóre gorsze zwłoki i zacząłem je przerabiać w ogóle na zombiaki. Tak jest, zombiaki mi teraz ładnie tutaj wytwarzają ciągle właściwie. Z wszystkich dostępnych produktów, jakie miałem, z warzywek i tak dalej, zacząłem, żeby mi tu produkowały surowce po prostu, alchemiczne, tak, i potionki. Tak jest, teraz zrobiłeś, o właśnie, to chciałem. O, tu mi robisz roztwór porządku. Tylko dlaczego to jest roztwór porządku, jeśli on powinien trafić tutaj? Panie zombiu. Nie wiem, dlaczego to tam było. No mniejsza z tym. Tak czy siak jest to ogromne uproszczenie. Tak jest to ogromne uproszczenie. My sobie mykniemy do domku, bo to nie wszystko. Tak. Ja tu bardziej zainwestowałem w te zombiaki, żeby nie było. O właśnie, proszę bardzo. Tu mi zombiaczki robią złote dyńki i złote cebulki. Tak jest, oczywiście. Czekaj, ten tu już wykonał. Jak ty to wykonałeś, stary? To mnie interesuje. Czekaj, wykonałeś to. No tutaj jest. Ty masz co robić, stary, więc wiesz co, do boju. Dlaczego ty się opierniczasz, to nie wiem. Jestem ciekaw, gdzie on to w ogóle wsadził. Gdzie ty wrzuciłeś, stary, te dynie? Tu nie. Aha, wszystko trafia tutaj. Tu mamy nasionka dyni, tutaj są dynie. Super fantastycznie. Ty tu machaj cebulami. Oczywiście to, ja wiem, to są ogólnie badziewne zombiaki. One, no tam szału nie ma, bo ja w głównej mierze po prostu pozyskiwałem z nich narządy, tak jest, te lepsze, te fajne takie, nie, te bajeranckie i tak dalej, żeby właśnie móc zrobić sobie takie uber zwłoki. Chociaż też już tego nie do końca potrzebuję, bo mam po prostu przepiękny, przecudowny skrzynkę, co muszę zrobić właśnie. Opół muszę zrobić, nie tutaj. Opół, tak jest, poproszę o poły. Tak, bo robiłem, czekaj, skrzynki chyba robiłem, to dlatego. Muszę sobie tu postawić skrzynkę na węgiel. Tak jest, bo wybrałem się po węgiel, bo myślałem, że może uda mi się nakopać tego, może uda mi się uzyskać złoto. Wiem, że też złoto można uzyskać właśnie z przetwarzania rudy żelaza. Jak najbardziej można to zrobić. Tylko, że jest bardzo mała szansa na to, że coś takiego dropnie. Czekajcie, mamy ten opół. Opół sobie wrzucimy tu, bo go tu nie potrzebuję. Aha, i chciałem zrobić tak. Chciałem zrobić jeszcze jedną skrzynkę. Nie tutaj, oczywiście, że nie tu. Tutaj chciałem zrobić skrzynię i tu sobie postawimy jeszcze. No właściwie ona może stać gdzie bądź, ale dobra, damy ją tutaj. Zrobimy sobie skrzynię, tak, skrzynię na węgiel, bo sami widzieliście, już zaczyna mi brakować miejsca. Tak, muszę się zabrać za przetwarzanie żelastwa i tak dalej. Węgiel, proszę, cały węgiel, a właściwie grafit też stąd mogę zabrać. I grafit sobie wrzucimy tutaj. Zrobiłem również winiarnię. Jak możecie zobaczyć, piękna, cudowna winiarnia jest tutaj z zombiaczkiem. Też mu kazałem robić tam winko. Jeszcze mam w planie zrobić. Nie wiem, jak się nazywa. Browarnie. Nie browarnie. Browar to nie o to chodzi. Chodzi mi o sadzenie chmielu. Tak jest, farmę chmielową. Ale muszę, tak jak mówiłem, ja muszę popracować nad czym? Kurde, nad jakimiś bajeranckimi zombiakami. No domyślam się, że taki zombiak z...
No z 10, z 11 czaszkami to chyba z 10 to jest chyba 22% skuteczności pracy. Jak dobrze pamiętam, to chyba było jakoś tak. Dobra, dzisiaj jest dzień kupca. Z kupcem? Nie, kupiec ma, dobra, kupiec ma kupić, co ma kupić, więc niech kupuje, a ja bym poszedł na ten nieszczęsny szósty poziom. Tak jest, ponieważ tutaj mogę znaleźć właśnie złoto i to mnie ciekawi. No ja, jakbym znalazł tutaj, kurczę, samorodki złota, byłoby przefajnie. Zrobię z nich proszek. No proszę bardzo, mówisz stary i masz. Wow, wściekły nietopyr. Jakiś dziki w ogóle. Co to było? Nie wiem, co to jest za wściekły nietoperz. Dzik straszny jakiś, płonący czy coś. Czy ja to muszę. Czekajcie, co tu było fajnego z tego? Gwoździe, proste części żelazne. No ostatecznie można, no, żeby nie było, ale tu, no proszę, jak wspaniale, no ja to miałem rzut od siebie 9 złotych samorodków, no to już właściwie mógłbym zakończyć tutaj wyprawę, ale z tego, co się doczytałem, tak w ogóle, to na niższych poziomach są jakieś golemy, z golemów również wypadają samorodki. Chyba tak, chyba samorodki wypadały z golemów, albo kamienie szlachetne. No bo jeszcze jest kwestia diamentów. Kwestia diamentu. Ja nie wiem za bardzo, jak ogarnąć w ogóle diamenty. Coś doczytywałem, ale właśnie nie pamiętam, o co to chodziło. To może, czekajcie. Nie, to było do zdobycia w lochach. Chyba gdzieś od poziomu dopiero 8, jeśli dobrze pamiętam. A jak to bardzo mi. To mi zadaje obrażenia, czy nie? No niekoniecznie, nie. Chyba, że mnie jedynie spowalnia. Choć nie topyr. Tu nie ma nic. To bym mógł niszczyć, ale. Aha, co ja z tego mogę dostać? A, tu jest jedynie złom. Nie wiem, dlaczego ten złom ciągle za mną biega, no ale co ja tam wiem. O życiu i badaniu w ogóle lochów. Tu rozumiem, że na tym poziomie raczej nie spotkam specjalnie zaawansowanych przeciwników. Póki co sprzęt, który mam, tak w ogóle, stalowa zbroja i tak dalej, jest tu wystarczająca. Co prawda też doczytałem, że są jak najbardziej mikstury, jakieś tam obrony, berserkera i różne takie. No, nie powiem, też byłaby to jak najbardziej dobra opcja, żeby sobie takie mikstury ogarnąć. No, jeśli później ma być ciężko. No, a tych poziomów jednak tam na dół jeszcze troszeczkę jest. Czekaj, tu się uleczymy. Glutki. Aha, właśnie. Tu są muszyska. Z muszyska wypadają proszki. Czy ja mam jeszcze miejsce? Jeszcze mam miejsce. Kolejna rzecz. I nie wiem, czy to nie jest kwestia dodatków. Nasiona zboża, okej. Okay. Czy to jest kwestia dodatków? Złom sobie wywalimy. Jezu, jakie to są nasiona cebuli? A nie, to tych nie chcę. O, złote bym chciał. Mogę zbierać złote i srebrne. Czy to jest kwestia dodatków? To znaczy, chodzi mi o torby. No, zwłoki tam wpadły. No, akurat średni moment na takie rzeczy. Czekaj, czego się stąd mogę pozbyć? Tego się mogę pozbyć. Właściwie nasion zboża również. Proszki, ja wolę prochy. Co prawda, i tak moje zombiaki pracują już, powiedziałbym, nawet bardzo, bardzo intensywnie pracują nad kwestią właśnie pozyskiwania wszelkich proszków i tak dalej. I wiem, co mi się jeszcze przypomniało. Właśnie, przypomniało, w ogóle co rozkminiłem. Rozkminiłem kwestię szybkiego galopowania po, gdy zwłoki przyjadą, tak? No niekoniecznie. One tak na dobrą sprawę, jeśli o mnie chodzi, to one się mogą nawet zepsuć. Bo ja te zwłoki mogę przecież spalić. A jeśli będą miały jakieś, nie wiem, zacne na przykład narządy, no to ja te narządy oczywiście mogę wyjąć. No hello! I nie muszę, kurczę, pędzić na złamanie karku szybciutko i tak dalej, bo osioł przywiózł zwłoki. Także no, natchnęło, olśniło mnie bardziej bym powiedział w tym temacie. Ale dobrze, zdobyłem wszystko, co chciałem. Tu sobie wejdziemy na kolejny poziom. Dzień dobry. I cyk, i możemy wyjść. I dziękuję bardzo, i fantastycznie. Wyprawa po prostu jak się patrzy. Co ja tu zdobyłem? Nasiona soczewicy, no wspaniale po prostu.
Tego nie, prochy. Dobra, prochy tutaj mogę zostawić. I tak, i mogę uzyskać teraz złoty. Złoty proszek. Z tego złotego proszku będę mógł wykonać złoty. Właśnie, tu mi się srebrne. Srebrne eliksiry się teraz robią. Tak jest. A ja bym chciał zrobić złoty. Oczywiście zaraz to przemielimy. Bo mogę. Nie mogę? Dlaczego nie mogę? Bo to muszę zbadać. No oczywiście, że tak. Javor, chłopie, obudź się. To, dobra, okej. Okay. To czy coś tu jeszcze mam do schowania? Niekoniecznie. Dobra. Ja to muszę zbadać. Czy ja do tego potrzebowałem wiary? Oczywiście, że potrzebuję do tego wiary. Mam nadzieję. Dobra, mam, dobra, mamy to. Nauki, no dobra, nauki miałem dość, wiarę potrzebuję. Jak najbardziej wiarę potrzebuję. O, poproszę. A weźmiemy sobie wszystko, powadam sobie. Witam serdecznie kierownika. Proszę. Jasne, wiara to jest bardzo dobra rzecz. Ty idziesz tu. Opowieść, od razu ją wywalę, bo będę z nią pewnie chodził tam i z powrotem. Powieść tu dajemy, dobra. Dobra, teraz jest noc i nie wiem, no właśnie, nie wiem, bo oczywiście nie zapamiętałem, bo gdzież tam, żebym ja zapamiętał, czy to dzisiaj przychodzi w nocy, czy dopiero w nocy tego dnia, w nocy, która nastąpi jakby dopiero, nie, wieczorem tego dnia. Coś mogę jeszcze zbadać? O, czemu by nie, też sobie to zbadamy, jak już tutaj jestem. Niebieskie galaretki, o, punkty czerwone się jak najbardziej przydadzą. O, nieszczęsny opół. Widzicie, to jest kolejna rzecz, której nie zbadałem. No tu ja wiem, o, nawet opowieść mi wpadła. Proszę was. O, tu raczej wielu punktów. O, ale nie, nawet sypnęło. Kurde, panie kierowniku, złoty. Dobra, opowieść wpada tutaj, skrzydełka wpadają tutaj. Co ja z tymi gwoździami mam zrobić? Ja je gdzieś trzymałem, tylko kurde, za cholerę nie mam pojęcia gdzie. Właśnie, pójdziemy rzucić okiem na te zwłoki, chociaż tak jak mówię, nie pali się. Nie pali się, mam na... a co się stało? Gratulacje, Bletek powiedział mi, że stałeś arystokratą. No oczywiście. Tak, ale skąd o to wie? Cóż, lubi za tobą łazić. To, że go nie widzisz, wcale nie znaczy, że nie stoi tuż obok. Jest tu w tej chwili? Tak, na pewno. Oho. Spoko. No dobra. Coś mi jeszcze powiesz? Nie, nie mogę z tobą już nic przegadać. Dobra, i tak, zwłoki. Jeszcze upewnię się, czy aby na pewno... właśnie, co ty masz fajnego? O, zacne serducho. A, beznadziejne jelita. Fajny mózg. Spoko, dobra, to są kolejne zwłoki, nad którymi będzie trzeba popracować. Jak sobie na razie tutaj leżą. Dobra, to mamy ogarnięte. Złote samorodki, tak jest, mam złote samorodki, zaraz zrobię z nich proch, żeby mnie nie podkusiło i nie przetopić tego na sztabki złota. Chociaż ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że czekaj, że ja to chyba mogę tu zombiakowi wrzucić do roboty. Mogę? Złoty proszek, no oczywiście, że mogę. Mój zombiu drogi, stary, zajmij się tym. Wpadło to? Wpadło. Tylko, że ja muszę to zrobić jak? Tu mamy białe proszek. Gdzie ja mam? A nie, srebrny proszek cały zszedł. To damy tutaj. A to jest element, który musi zostać przerobiony. Jest tutaj. Okej, okay. Dobra. Niech tak będzie. I zombie to będzie ogarniał. Dobra, 5 proszków sobie sam zrobiłem. Okej, okay. Dobra. Mamy to ogarnięte. Bardzo fajnie. Dobra, był kupiec. O, widzę, że skrzynki z towarami już zaczynają schodzić. Bardzo fajnie, zombiak się za to wziął. Czy coś tu mamy do obstawienia? Galaretkę bym tu wrzucił, a poza galaretką niekoniecznie nic. Dalej nie wiem, gdzie ja trzymałem te kurde gwoździe. Nieszczęsne. Dobra, wrzucimy je tutaj. Chociaż niekoniecznie. Bardziej myślę, że tutaj. Gwoździe zwykłe, gwoździe czerwone mogą sobie tu leżeć. Dlaczego ja dalej noszę ten opół? Opół sobie damy tu. No wiary niekoniecznie, nie wiem po co noszę ze sobą, ale dobra, niech będzie. Czy ty, stary, ukończyłeś już tą cebulę? Ty jesteś chyba najmarniejszym zombiakiem po prostu, jakiego ja posiadam tutaj w swoim, kurczę, repertuarze, z tego co widzę. Bo ci to strasznie bidnie, chłopie, idzie, nie? No właśnie, jest tylko dynia. Nie wiem, dlaczego zombiak w ogóle się zatrzymał tam, czemu on się opiernicza.
Tego nie wiem. To mamy, to mamy. Tak, no przecież ja wykorzystałem wszystkie złote nasiona dyni, żeby on to ogarnął. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Może się weźmie za robotę. Dobra, ty, ja się miałem iść popatrzeć na żmija, tylko właśnie teraz się zastanawiam. Znaczy nie jest nieco za późno. Bo żmij mi powinien coś powiedzieć na temat, kurczę, naszej Nika, który ma odzyskać dla wdzięczki. No okej. Okay. Tylko co dalej? Czy tu... O, jesteś tu, stary, bardzo fajnie. Co do tego naszyjnika? Właśnie. Słyszałem, że możesz załatwić mi kilka nielegalnych rzeczy. Wydałem je, kupiłem instrukcję do klucza, więc o ile nie wiesz, jak zmienić ten pył w złoto, więc znajdź ten naszyjnik, a może nie dasz rady? Jestem żmij, mogę znaleźć w mieście wszystko i wszystkich. Wiem, gdzie jest ten naszyjnik, tylko nie mogę. Wiesz, to nie jest w ogóle twoja sprawa. Muszę zdobyć jego zaufanie. Może wtedy powie mi więcej. O, mamy dość zaufania, proszę bardzo. Wciąż zastanawiam się nad tym naszyjnikiem. Cieszy się w branży bardzo dobrą reputacją. Zastanawiam się, co mogło pójść nie tak, że miałeś problemy z tym naszyjnikiem, panny wdzięczki. Ha, skomplikowana sprawa. Jestem najlepszym w swoim fachu, umiem znaleźć wszystko. Oczywiście nie jest to szczególnie szanowana umiejętność, arogancy mieszczanie traktują mnie jak śmiecia. A mimo to przynoszą mi pieniądze, żebym rozwiązywał ich problemy. A ten naszyjnik naraził już na szwank moją reputację. Powiedziałeś, że wiesz, gdzie jest naszyjnik, skąd więc to opóźnienie? Jest poza miastem. Został kupiony z rozkazu lorda komandora górskiego fortu. Faktycznie, bo tam przecież u góry nad miastem jest dróżka i tam jest fort. No oczywiście, że tak. Naszyjnik ma dla niego jakąś wartość sentymentalną. Tylko tyle zdołałem się na razie dowiedzieć. Okej. Opowiedz mi o lordzie komandorze, stary. Dawno temu był wielkim wojownikiem, to wujek króla, ale rzecz jasna, łatwo jest stać się wielkim, gdy urodzisz się w pałacu i masz kochającego ojca. Ja na jego miejscu na pewno zostałbym królem, a on został tylko obrońcą północnej przełęczy. Tymczasem tam nie ma nawet czego bronić. A co z tym górskim fortem? Fort jest na północ od wioski, no właśnie. To wielka budowla, ale ostatnimi czasy popada w ruinę. Przełęcz właściwie rozpadła się, gdy byłem jeszcze dzieckiem. To było po wielkim wybuchu. Straszna rzecz. A on został tylko obrońcą północnej przełęczy. Tymczasem tam nie ma nawet czego bronić. Aha, znowu go wyśmiał. Mógłbym spróbować pomóc. O, kurde, super. W końcu. Zdobyłem 40 u niego, więc mogę narzędzia ogarnąć. Może zdołam pomóc ci go odzyskać. Burzę mózgów to jakiś czar mógłby być przydatny. Nie możemy po prostu wspólnie przemyśleć problem i... O, właściwie to możesz się przydać. Możesz spróbować zdobyć naszyjnik z pomocą sługi lorda Garbusa Konkola. A, czy on prawdopodobnie tam będzie gdzieś w okolicach fortu, bym chyba powiedział. Czemu sam go o to nie poprosisz? Jakiś czas temu doszło między nami do małego nieporozumienia. Sprzedałem mu maść, która mogła wyprostować mu plecy. Jakimś cudem nie dosłyszał tego mogła, więc teraz wszystko zależy od ciebie. Okej. Szczerze mówiąc, podejrzewam, że ci się nie uda, ale ponieważ tak czy inaczej wyjdzie na moje. Okej. Proszę, co do tych narzędzi naprawczych? Muszę poprosić cię w zamian o przysługę. Jasne, oto te narzędzia naprawcze, o które prosiłeś. Miałeś je już? Tak, miałem. Je nawet wtedy, gdy pierwszy raz o nie poprosiłeś. Bez urazy, to tylko interesy. No dobrze, no wspaniale. I teraz, kurczę, będę mógł, tak, jak zajdę z tymi narzędziami do astrologa, czyli za 2 dni, będę mógł nareszcie ogarnąć ten dziennik, wziąć Necronomicon, przynieść go żmijowi, no i teraz to wszystko zaczyna mieć jakiś większy, kurde, wafel sens. Jak najbardziej. Dobra, to mamy. Właściwie tej wiary to nie potrzebuję. Wrzucimy sobie ją do kościoła z powrotem, żeby jej wszędzie nie taszczyć. Chociaż właściwie ta wiara tam na górze nie jest mi potrzebna. Jasne, że mi nie jest potrzebna, więc będzie sobie leżała tutaj, bo jest mi potrzebna do badań. Przecież to jest oczywista oczywistość. Kurde wafel. Dobra, nie chce się tu ktoś pomodlić? Coś? Nic? Żadnych? Nie, to nie. Łachy bez. Czekajcie, i co ja miałem? Ja miałem się kopnąć do miasta? Niekoniecznie. Muszę czekać na astrologa. Jutro jest dzień, to jest inkwizytora.
Wypadałoby, myślę, pogadać co nieco z inkwizytorem, chociaż chyba już nie wiem, no może będzie jeszcze jakieś palenie czarownic, wzgórza wiedźm, obóz, tu jest fort. Wartałoby rzucić okiem. Myślę, że warto byłoby rzucić okiem pod martwym kuniem. Jak zwłoki zakopałem, to od razu sprzedamy. Ta. Żebym tego niepotrzebnie ze sobą nie taszczył. Dobra, z grubym mam do pogadania za pół tygodnia. Więc też nie ma wielkiego halo. Nie śpieszy się. Dobra, pogadam z inkwizytorem. Jestem ciekawy, czy w ogóle jest jakaś opcja, żeby wznowić palenie wiedźm, bo jednak to jest dobry interes. Chociaż z drugiej strony już nie mam specjalnie parcia na złoto. Bo wykupiłem te papiery arystokratyczne, tak, za 12 i szczerze większość rzeczy sam sobie produkuję. No chyba, że byłoby do kupienia, ja wiem, może o te złote samorodki, jak byłyby do kupienia, to byłoby w ogóle super, nie? Co do Konkola. Muszę porozmawiać z Konkolem, właśnie. Nie mogę cię wpuścić, ale możecie się spotkać poza fortem. Co noc udaje się do lasu, na zachód, niedaleko stąd. Nikt nie potrzebuje już górskiego fortu, musimy jakoś wyżyć. Okej, dobra, co to za miejsce, to ja wiem, co to jest za miejsce. Czekajcie, drażni mnie ten brak życia, czyli na zachód. Ale, aha, czyli on tu gdzieś powinien być, tylko że rozumiem, czekajcie, tu jest Drwal. Tak, ty jesteś pan Drwal. A, Rębacz, przepraszam, nie Drwal. Czyli on tu sobie, rozumiem, że wieczorem, w nocy. O! Dzień dobry! Skąd ty wylazłeś w ogóle, przyjacielu? No to ciekawostka, no. No ale to on teraz wraca do domu, czy on idzie dopiero. O, przyszedłeś, stary! No to genialnie! Zapytaj o naszyjnik. Podobno twój pan, Lord Commander, kupił jakiś czas temu naszyjnik. Sporo zapłacę, jeśli mi go przyniesiesz. Mój pan nie kupiłby bezużytecznej błyskotki w rodzaju naszyjnika. To bardziej w stylu panicza, syna Lorda Commandora. Zniknął jednak przed paroma laty. Chyba nigdy nie znajdę tego naszyjnika. O, można z nim pohandlować. A co ty tu masz? Łocie, Krystian, co ty tu masz za fajne rzeczy? No, stalowy miecz to ja już mam, stalowy pancerz też, stalowy miecz z klejnotem lub damascyński miecz z klejnotem. Mógłbym sobie go kupić za złoty 50. No to już właściwie wiem, po co będzie mi kasa. Ja sobie kupię ten mieczor. Tak jest, tym bardziej, że trzeba mi iść w. Kurde, no trzeba mi iść do lochów, pobujać się tam, to ja sobie taki mieczor. Jasne, że tak. On jest najmocniejszy. Jeszcze go zbadam i dostanę kupę punktów. Chociaż chyba już też nawet nie potrzebuję jakoś specjalnie sporych ilości tych punktów. Ponieważ tak, tutaj w anatomii i alchemii to ja mam wszystko. W teologii brakuje mi właściwie. O, blask wiary mógłbym. O, świeczniki trzeciego poziomu, też nie głupi pomysł. Ale wolałbym jednak marmurowe rzeźby. Tak jest. 7 to jest sporo. 7 i. Ta tutaj obwódka za 5, ale nie, czyli wychodzi na to, że maksymalnie zwłoki mogą być 12. Nie może być więcej. No dobra, no nie, to nie łachy bez. W pisarstwie z tego co kojarzę też mam wszystko. W rolnictwie tutaj mi ząbiakowej winiarni. Tylko że akurat nad winiarnią to mi specjalnie nie zależy, bo tyle to sobie sam zajdę do piwnicy. A tym bardziej, no, że jakoś tak specjalnie tego wina też nie sprzedaję, bo to jest mało lukratywny interes. Tutaj w kowalstwie, no tak, w kowalstwie brakuje mi tylko właśnie wykonywania tych mieczy, a w budownictwie też mam wszystko. No proszę bardzo, nawet postać jest ogarnięta. Dobra, z Konkolem kurczę pogadałem, z Garbatym pogadałem, co on mi powiedział, że no naszyjnika się za cholerę nie da zdobyć, bo ten chłop gdzieś tam zniknął, znaczy syn lorda dowódcy. No i właściwie to chyba będę musiał powiedzieć pannie, czy pani wdzięczce, pannie wdzięczce, no mniejsza z tym. Na pewno jej to będę musiał powiedzieć. Co za, co i co dalej? No tak, no dalej oczywiście będzie astrolog, jasne, że tak. Czy ja coś potrzebuję tutaj, jakieś interesy w mieście? Nie, chyba niekoniecznie. To idziemy do mojego ukochanego domu. Czy ja mogę. Nie, nie mogę tego zniszczyć, nie mogę tego przetopić w żaden sposób. Trochę dziwne.
No nie, no wrzucę to na pewno tutaj do mojej wspaniałej skrzyni z gratami, z którymi nie wiem, co mam zrobić. Właściwie to ciebie by można było stary zbadać, ale to sobie zostawię jednak z ciachem. Tak jest, to sobie zrobię z ciachem, bo wtedy jest więcej tych punktów. Tutaj jakieś zwłoki podobno leżą. 96%. Damy radę, panie. Tu mam, chyba mam wszędzie już ciała, tak? Tu mam 4, tu okej. Okay. Tu mamy full. Dobra, tu nie mamy. A to sobie, o, chodź stary, bo ty jesteście ładne zwłoki. Was będzie trzeba pochować. Astrolog, dobrze. O nie, najpierw inkwizytor. Najpierw pogadam z inkwizytorem, czy odpali w ogóle na nowo mój interes, czy też nie. To jest za 6, to jest za 3. Za 6 i ja mam 10, to by było za 6, a tu bym musiał dać sobie jakieś za 4. Nie mam takich za 4. Tu mam za 3, maksymalnie to byłoby 8. No dobra, damy ten krzyż, niech będzie, niech stracę. W razie czego, jak mnie natchnie, to przebuduję. Okej. Bardzo ładny cmentarz na 445. Dobra, to z grubym będzie do pogadania. Dzisiaj jest dzień. Zaczął się dzień astrologa, tak w ogóle. Czy astrolog już dzisiaj jest? Czy ast nie, astrolog się tutaj chyba dopiero będzie bujał, z tego co pamiętam. Właśnie, z tobą, stary, też chciałem pogadać. Właśnie, bo tak patrzyłem, co, przynęta z klejnotem. Znakomita wędka. No bo tak się zastanawiam, czy się nie szarpnąć, kurde, na łowienie rybek. Chociaż też jakby nie ma w tym specjalnie interesu. Można tam jakieś jedzonko właściwie zrobić, no to nie jest rzecz najgorsza. To jest całkiem znośne. Jezu, czemu ja patrzę na astrologa, jak ja mam dzień inkwizytora dzisiaj? Halo. Idź do domu, chłopie. Idź i się zdrzemnij, bo już widzę, że nie kojarzysz. Nie kojarzysz, o co chodzi. Inkwizytor też chyba dopiero o poranku, z tego co pamiętam, się tam pojawi, nie? Dobra, co mamy tak? To zostawiam, bo zapomnę oczywiście o tym. To sobie zostawię, bo. Chociaż nie. Ja mam specjalną skrzynkę. Tak jest, skrzynkę przy domu, do której tego za cholerę nie zmieszczę. Dobra, zostanie to jednakowoż ze mną. Tym bardziej, że nie idę do lochów. Dobra, to się oleje. Nad czym wiem, nad czym myślałem. Tak jest. Ja się chciałem skusić. Właśnie, na to się chciałem skusić. Jak najbardziej. Muszę przemyśleć jeszcze kwestię modlitw. Muszę przemyśleć kwestię modlitw, bo tam widziałem kilka jest modlitw bardzo ciekawych. Modlitwa chyba zapału, czy coś takiego, że lepiej by mi się pracowało i tak dalej. No. Właściwie to bym nie pogardził, czemu by nie? Jeśli by z tego, nie wiem, może więcej punktów badań dostawało, albo coś takiego, to byłoby całkiem spoko. 8 samorodków. No fantastycznie, to jest mega informacja. Chociaż wydaje mi się, że już raczej nie będę potrzebował srebrnych, no tylko złotych, nie? Ostatecznie i tak cały proszek mi się już wytwarza, więc może tam zostać. Nie wiem, czy srebro, na przykład, czy sztaby srebra w ogóle będę do czegoś potrzebował. Bo wiem, że do biżuterii. Żeby wykonać biżuterię, właśnie potrzebuję oszlifowany diament. No, wiara to mniejsza z tym. Detale złotej biżuterii. No właśnie, tu jest sztabka złota potrzebna. Co prawda, ja to wszystko tam przerobię na proszek, bo jednak bardziej mi na tym zależy. A do lochów przejdę się jeszcze naklepać jakieś, nie wiem, może golemy, może coś tam się trafi. Może znowu żyła złota się trafi. Więc mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, jeszcze jedna kwestia. Idziemy do tego inkwizytora, zobaczyć, co on mi w ogóle, chłop, powie. Czy w ogóle cokolwiek powie. Czy on tu się będzie jeszcze pojawiał, czy raczej olał temat i będzie się bujał po mieście. No nie bardzo, nie bardzo. Pana inkwizytora to my tu już chyba. A nie, czekaj, idą strażnicy, więc pan inkwizytor też się tu. No jest mój fumfel. Chodź, stary. Może uda się zrobić jakieś palonko, zaraz zobaczymy. Jeśli nie, to trochę, myślę, sporo kabały. Mój panie, jak udała się audiencja?
Fatalnie, mroczne organy nic w jego opinii nie znaczą. Twierdzi, że to żaden dowód. Durnie, podczas gdy trwonimy czas, klątwa nabiera na sile. Już wkrótce będzie za późno, by ją odwrócić. Wiem, że nasza współpraca nie należała do łatwych, lecz po raz pierwszy pokornie proszę o twą pomoc w imię mej utraconej rodziny. Powiedz proszę, czy wiadomo ci o czymkolwiek, co nadawałoby się na dowód czarostwa lub nieumarłych, albo też okultyzmu. Nie, ja w życiu absolutnie nie ma w ogóle takiej opcji, żebym kojarzył, czy ktoś tu, czy tu są jacyś nieumarli. Mogę przynieść gadającą czaszkę imieniem Mietek. Pod kościołem znajduje się mroczny ołtarz. Czekaj, czekaj. No właśnie trochę lipa. No Mietka bym nie chciał sprzedać, bo trochę słabo. Pod kościołem znajduje się mroczny ołtarz, a tam się pojawia żmij. Też nie wiem, czy to nie będzie miało jakiegoś wpływu. Nic mi o tym nie wiadomo. Aha, czyli tyle. No dobra. Nie ma sensu. Czyli wiedźm dalej nie palimy. No cóż, smuteczek. Oczywiście nie mogłem sprzedać Mietka, wiadomo, bo to mój funfel. Żmija zresztą też nie mogłem sprzedać, no bo, tak jak mówię, on się jeszcze w przyszłości może przydać. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, no w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jaki subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.